Kamień. Nagle pojawia się kolumna zaopatrzeniowa, wozy zaprzęgnięte w konie. Żołnierze taborowi rzucają się na ziemię albo zajmują pozycję w rowie. Nasz czołg zakręca i chowa się za śnieżnym murem. Jeśli zostanie odkryty, będziemy mieli na karku pułk pancerny. — Stój! — krzyczą Rosjanie. — Idź tutaj! Nabrawszy odwagi, biorą bagnet na broń... To spotkanie z nieprzyjacielem jest oczywiście wielką okazją. Nie co dzień taboryta może odgrywać bohatera. Z linii strzelców wychodzi wielki oficer i idzie w naszą stronę z wycelowanym rewolwerem. Ruki w wierch, ruki w wierch. Niech cię diabli wezmą, warczy mały podnosząc broń. Rosjanin pada, a jego ludzie zatrzymują się jak skamieniali. Wyskakujemy z zaspy, a nasz karabin maszynowy trzeszczy. Rosjanie wycofują się biegiem na drogę, ale wielu pozostaje rozciągniętych. Małe, umundurowane pagórki na śniegu. Porta stoi za czołgiem, uzbrojony w karabin z lunetką, którym posługuje się jak as. Karabin z pociskami eksplodującymi. Jeden pocisk trafia w ramię i ręka zostaje oderwana. Stalin nie troszczy się o konwencje międzynarodowe. Komisarz z knutem w ręku odsyła ludzi do ataku, a strach przed komisarzem jest większy niż ten przed nami. Osłaniaj mnie! krzyczy wstając z miejsca pionier z miotaczem ognia. Długi, straszliwy płomień rzuca się na Rosjan. Pionier śmieje się okrutnie i pompuje nowy ładunek nafty do rezerwuaru. Nikt nie lubi pionierów odmiotaczy ognia. Katów wojny, ale gdy coś źle idzie, lepiej ich mieć przy sobie. Nawet w garnizonie nigdy nie chodzimy do ich kwater oni wszyscy są zawodowcami i nigdy nie widziałem by pionier odmiotaczy ognia uśmiechał się ani nie widziałem by jakaś dziewczyna z nimi tańczyła czarne naramienniki z wyhaftowanym żółtym płomieniem wszystkich przerażają. Pionier salutuje mi dwoma palcami przyłożonymi do czapki i biegnie gdzie indziej, by zmieniać w węgiel inne ofiary. Nagle natarcie zatrzymuje się, nad śniegiem zapada cisza, na drodze konie drepczą w śniegu, ciemność powoli ogarnia kraj nad Donem. Generał Augsberg rzuca się wyczerpany obok nas, jego zmarznięte wargi krwawią. O godzinie dwudziestej trzeciej zmykamy. Kierunek zachód. Zbiórka nad czyrem to tylko sześćdziesiąt kilometrów. Tylko mówię do siebie, czemu nie Nowy Jork? Nigdy tam nie dotrzemy. Nowy atak. Rosyjski komisarz wyjez w wściekłości Mój LKM trzeszczy i przeklinam sam siebie, że wyrzuciłem trójnóg, bo tę broń trudno trzymać Rozzłoszczony mały mi ją wyrywa, ciągle strzelam za blisko Owija sobie rzemień na szyi i nie przejmując się ostrzałem nieprzyjacielskim Wstaje, strzelając z biodra Wrzeszczy pijany zabijaniem, taśma kończy się Amunicja, kretynie! Staczam się w śnieg, chwytam skrzynkę i zdjęty paniką niezdarnie ładuje karabin maszynowy Mały odpycha mnie Totalnie on nie zna strachu, jest za głupi na to Natarcie zwalnia, Rosjanie okopują się I dwóch bliżej nieznanych piechurów ciągnąc Karabin maszynowy zajmuje pozycję obok nas Są to starzy, doświadczeni żołnierze Byli pod Moskwą, z dala słychać krzyki Sanitariusz, sanitariusz Lekarz pospiesznie przybywa z wielkim workiem opatrunków na plecach Wszędzie te żałosne krzyki i nikt nie może nikomu pomóc. Ranni rosyjscy wykrwawiają się sami na stepie aż do śmierci. Żołnierz piechoty morskiej został draśnięty w rękę, więc wsadzamy mu w ranę całą paczkę gazy, co oczywiście wywołuje jego skargi. Ale legionista patrzy na mnie. Wokół rany ciało już sfioletowało. Czy trzeba będzie amputować? Masz szczęście, że to nie był pocisk smugowy, a tylko przestarzała kulka mówi pocieszająco porta. Gdyby nie to oderwałoby ci rękę wzdłuż całej pozycji podawany jest rozkaz generała punkt spotkania czyr. Co to jest czyr pyta mały? Rzeka odpowiada ze zmęczonym wyrazem twarzy stary. W Rosji maszeruje się od rzeki do rzeki, a jest ich dużo. Milczymy, spojrzenia mamy zamglone, nieludzki mróz kąsa nas do kości, chmury przesłaniają księżyc, odblask od śniegu słabo rozjaśnia noc. To dobra pora na ucieczkę, w oddali dziwne wycie. Wilki mruczy piechur przy ckm -ie. Słyszymy, jak na drodze rżą zaniepokojone konie, boją się wilków inaczej niż ludzie. I w tym momencie w niebo wzbija się rakieta. Przychodzą z drogi, krzyczą z drugiego końca pozycji. Porzucić broń ciężką, rozkazuje jakiś Feldwebel artylerii. Wydwaj osłaniajcie odwrót, mówi do małego i mnie, i oddala się z CKM. -em. Z niepokojem spoglądam na zegarek. Mijają sekundy, jeszcze dziesięć minut. My też się zmywajmy, proponuje mały. Zapomnieli nam podziękować. Lepszy żywy tchórz od martwego bohatera. Wokół nas panuje przerażająca cisza, nie ośmielamy się mówić głośno i przesuwam bezpiecznik mojego pistoletu maszynowego. Strach ściska mi gardło. Jakiś hałas! mruczy nagle olbrzym, przysunąwszy usta do mego ucha. Wszyscy wiedzą, że ma niezwykły słuch. Z dwóch kilometrów słyszę oddychającego wróbla. Słucham i także słyszę na równinie dziwne trzeszczenie. Ale widzę, co to jest. Nieprzyjaciel robi podkop w naszym kierunku. Już ja im pokażę, obiecuje olbrzym. Wiąże razem trzy granaty i posuwa się nieco do przodu. Wybuch krzyki: Zmywajmy się, najwyższy czas albo wkrótce zdechniemy jak bohaterowie. Doganiamy kolegów koło zamarzniętego strumyka, biegną ciężko w śniegu i nagle piechur z CKM wrzeszczy i pada. Zbłąkana kula rozerwała mu plecy. Nic się nie da zrobić, jeśli trafi cię taki pocisk wybuchający. Oblewa mnie jego krew. Jak długo biegniemy, nie wiem, ale w końcu trzeba się zatrzymać i runąć z wyczerpania w śnieg z tymi okropnymi kolkami w boku, przeszywającymi jak szpada, na równinie słychać pojedyncze strzały. Iwan oczyszcza teren, stwierdza legionista. Nagan pracuje. Ktoś krzyczy i żali się. Wystrzał, krzyk milknie. Rzężenie i odwrót trwa dalej, na zachód daleko od morderczych naganów maszerujemy przez całą noc. Niektórzy dają za wygraną i rzucają się na zamarzniętą ziemię, albo zwijają się w szare kłębki i bardzo szybko umierają z zimna. Zwycięski odwrót szóstej armii, szydzi legionista. Przyjdź, słodka śmierci, przyjdź. Zatrzymuje się na chwilę, by się obejrzeć. Oto co zostało z prawie milionowej armii, ledwie trzystu rozpaczonych, wyczerpanych uciekinierów, z których wielu odmówi pójścia dalej. Ale śmierć z zamarznięcia nie jest straszna. Nadan w potylice jest znacznie gorszy, a i to jest lepsze, niż zostać ukrzyżowany na drzwiach, albo wykastrowany kleszczami kowalskimi. Taka mała wyszukana przyjemność niektórych pułków kozackich. Taki los spotkał wielu żołnierzy ze Stalingradu. Ale jestem starym żołnierzem, choć mam ledwie dwadzieścia lat. Wiem, że wiele ważniejsze niż odbyć podróż dookoła świata jest trzymać swą broń w dobrym stanie i nade wszystko, nade wszystko nie dać się wziąć do niewoli. Trzymam mój LKM pod pachą, w kieszeni granat, a ci, którzy zechcą mnie schwytać, pospieszą do wieczności wraz ze mną. Porta ma Woltera przywiązanego do mankietu, jeśli podniesie rękę, może z niego wystrzelić na odległość. Natomiast mały ma ukryte w kurtce dwie paczki plastiku, który może zdetonować zapalnikiem własnego wynalazku. Nade wszystko nie dać się wziąć do niewoli. Jako pułk specjalny nie możemy oczekiwać od przeciwnika żadnej litości. I to dziwne, że pułk PP, politycznie podejrzanych, jest przez obie strony gorzej traktowany niż regularne pułki komuniści i naziści mają taką samą mentalność powiedział stary na tych których naziści określają jako podejrzanych komuniści też nie liczą dlatego każdy żołnierz PP jest nieuchronnie likwidowany i niezależnie od tego, pod jakim walczy znakiem, swastyką czy czerwoną gwiazdą, o czemu ludzie PP, niemieccy czy rosyjscy nigdy się nie poddają, do nieprzyjaciela przechodzą tylko ludzie z batalionów dyscyplinarnych, innymi słowy kryminaliści i skazani za przestępstwa pospolite, których wyciągnięto z więzień, by pod przymusem wcielić do wojska. Adolf Hitler to dziwny człowiek nigdy nie zostanie kanclerzem najwyżej ministrem poczty a i to bardzo wątpliwe to tylko zarozumiały Czech który wynurzył się z rynsztoka że ludzie się go boją o to czego nie mogę pojąć najdalej za rok zostanie zapomniany a o jego partii młodych łobuzów nikt nawet nie będzie mówił prezydent rzeszy hindenburg w rozmowie z generałem Szlajcherem i biskupem Minsteru, 24 lutego 1931. 1 października 1933 roku, podczas inauguracji obozu Dachau, inspektor generalny obozów koncentracyjnych Standartenführer Führer SS Theodor Eike miał następujące przemówienie do swego pułku słynnego i złowrogiego pułku Totenkopf. Tolerancja i humanitaryzm są oznakami słabości. Człowiek, który nie czuje się zdolny do podrżnięcia gardła swej matce i wykastrowania ojca, jest słabeuszem. Nasze wyznanie wiary da nam siłę. Będziemy bez wahania stosowali najbrutalniejsze środki, bo lepiej zlikwidować dziesięciu niewinnych, niż pozwolić umknąć jednemu winnemu. Zwykły obywatel, żyjący swym malutkim, spokojnym życiem, nigdy nas nie zrozumie, jego wyobraźnia nigdy do nas nie sięgnie, ale to, co robimy w naszych obozach przeciw podludziom i istotom politycznie, a społecznym, musi pozostać najściślej tajne. Wy, moi żołnierze z mego oddziału to ten Totenkopf, musicie stać się twardzi jak granit. Niech widok krwi nie będzie wam bardziej przykry niż wody. Cieszcie się z mordowania zdrajców, intelektualistów, niszczcie książkowych marzycieli, palcie ich dzieła, miaszczcie to wszystko. Państwo narodowo-socjalistyczne ma trzech zaprzysięgłych wrogów. Księży, Żydów, intelektualistów. Jeśli nie możecie im postawić żadnych zarzutów, wynajdujcie zarzuty. Tylko nie popuszczajcie, miejcie zawsze przy sobie zakazane ulotki, by je im podrzucać i natychmiast wołajcie chłopców Hejdrysia. Cel uświęca środki, taka jest nasza dewiza. Ci, którzy wejdą żywi za nasze druty kolczaste, wyjdą jako martwi. Ale najpierw dajcie im poznać pobyt, który dla nich rezerwujemy. Są jeszcze na wysokich pozycjach. Nawet w Gestapo ludzie nie umiejący pojąć, że jesteśmy w samym środku ery krwi. Ci imbecyle powymyślali zasady humanitaryzmu i przyzwoitości. Podetrzyjcie sobie dupy tymi zasadami, ale nigdy nie dajcie się złapać. I to wszystko. Cierpliwości, żołnierze śmierci pewnego dnia wszyscy zdrajcy bez wyjątku znajdą się w pasiakach, w obozach i tego dnia będą wiedzieli, kim jesteśmy. Rozdział trzynasty Tańce u Kałmuków Od pięciu godzin brnęliśmy w takiej burzy, że widziało się na pół metra przed sobą, a wieś odkryliśmy dopiero, gdy znaleźliśmy się w samym jej środku. Porta o włos uniknął rozwalenia którejś chaty swym PZKW-4 i wszyscy chwycili za broń, bo w samotnej wsi mogą być tylko wrogowie. PZKW-4 cofnął się z długą lufą gotową do strzału. Legionista kopnięciem otworzył drzwi chałupy i fala gorąca uderzyła nas w twarze jak zaciśnięta pięść. W niskiej izbie ujrzeliśmy grupę cywilów, patrzących na nas z przerażeniem, pośrodku nich stara kobieta, siedząca na stołku do dojenia, trzymała na kolanach misę pełną ziarenek słonecznika z za wielkiego pieca wyglądały nieufne twarzyczki dzieci. Ruki w wierch, krzyknąłem nerwowo, podsuwając rewolwer pod nos młodemu człowiekowi w podartej barankowej kamizelce i niemieckich spodniach. Wstał powoli z rękami nad głową. Gregor go obszukał. Nie znalazł żadnej broni. Legionista wślizgnął się za piec, ale znalazł tam tylko zapłakane dzieci, po których chodziły legiony wszy. Bogu dzięki, wróciliście, Niemcy, rzekł stary człowiek przyjacielsko, wyciągając do nas dłoń. Dobrze wiedzieliśmy, że wrócicie. Babuszka nie żyje. Kim u diabła jest babuszka? Krzyknął mały. Czy byliśmy już tutaj? Te wszystkie cholerne wsie są do siebie podobne. Raczej zabij z tego starego capa. Nie lubię ludzi wyciągających rękę, by udawać przyjaźń. To taktyka gestapowców, gdy chcą kogoś zapudłować i wiadomo, do czego to prowadzi. Wieś została natychmiast przeszukana. Ani jednego radzieckiego żołnierza, tylko cywilni kaumucy. Pozapalali małe lampki przed ikonami i zaprosili nas na herbatę. Samowar śpiewał wesoło. Znakomita, orzekł mały, dmuchając w filiżankę, ale dolewka rumu jeszcze by ją polepszyła. Będziesz pił tę herbatę taką, jaka jest, oświadczył twardym głosem legionista, albo złamie ci pysk. Ta herbata jest święta, to symbol gościnności. Legionista nie znosił, gdy lekceważyło się świętości. I nagle zawstydziłem się mego lekkiego karabinu maszynowego, trzymanego pod pachą, złożyłem go na ziemi, ale ku memu wielkiemu niezadowoleniu, któraś stara kobieta przeniosła go ostrożnie w pobliże pieca. Nieprzyjemny gest. Poczułem się nagi. Gospodi, nie jesteśmy waszymi sługami, powiedział porta, kłaniając się z szacunkiem staroście wioski. Kałmucy natychmiast pospieszyli ofiarować mu prezenty, za które podziękował w nader łamanym rosyjskim. Ale ujrzeliśmy, jak podaje im swój pistolet maszynowy, nie zwariowałeś? spytał oszołomiony mały. Zamknij się i rób, jak mówię, szepnął Porta. Nie przestawaj chwalić ich gówna, bo jak nie będą się spodziewać w zamian prezentów znacznie większej wartości. A jeśli nie masz niczego lepszego do podarowania, tracisz twarz. Rosja, mruknął stary, dziwna i tajemnicza Rosja, w jednym miejscu wsadzają ci kulkę w potylice. Tuż obok witają cię jak księcia i to jest kraj, który ten austriacki wieśniak Adolf sądził, że podbije. Co za kretynizm! Uważajcie szepnął legionista. Są w tej chwili łagodni jak baranki, ale jeśli ich obrazić podrzynają gardła. Po chętnie przyjętej filiżance herbaty kobiety uprzątnęły wielki stół ustawiony na drewnianych kozłach i przykryły go wspaniałym haftowanym obrusem, dziedzictwem po starożytnych pokoleniach. Podano nam kałmuckie wino w wielkich kubkach i jagnie pieczone narożnie. Przyniesione przez dwie dziewczyny, które je postawiły przed starostą. Ten wyciągnął ostrą, kozacką szablę, którą zamachnął się nad głową. Coraz bardziej zaniepokojony mały zaczął obmacywać swego nagana. Idioci, dajecie się wykpiwać przez tych grożących nieszczęściem ruskich. Błyszczącą szablą, starosta odciął głowę jagnięcia, podniósł ją bardzo wysoko i uroczyście położył przed portą. Wszyscy siedzieli na klepisku, ale porta miał prawo do poduszki pod tyłkiem. Dowód szczególnego szacunku przysługujący tylko gościom wysokiej rangi. Czworo dziewcząt w białych sukienkach symbolizujących zimę weszły tańcząc, za nimi zaś cztery inne w sukniach niebieskich symbolizujących wiosnę. Izbę wypełniły dźwięki bałałajek. Mały na widok dziewcząt podniósł swą wielką i szeroką postać, zawijając rękawy na gorylich rękach, śmiejąc się z pożądania. Zachowuj się, kretynie, skarcił go legionista i zdecydowanie zmusił usiąść. Tu nie jesteś w burdelu. Olbrzym usiadł na nachmurzony. Według niego tańczące dziewczyny są dostępną zwierzyną, bo jeśli nie, po co tańczyć? Taniec jest gimnastyką przygotowawczą do łóżka. Porta wydobył mózg jagnięcia, przeciął go na połowy i jedną podał staroście, drugą jego najstarszemu synowi. Rozległ się szmer podziwu. Obecni wyraźnie widzieli w nim wielkiego pana. Pełne kubki podawano nieustannie. Obecni grzecznie bekali, ale porta naprawdę został wielkim człowiekiem, gdy odciął prawe ucho jagnięcia i podał je najstarszej córce. Był to szczyt dobrych manier. Później pewna stara kobieta opowiedziała nam, co się działo przed naszym przybyciem. Oddział kawalerii pod dowództwem komisarza w czapie z białego futra przybył do wsi i pierwszą rzeczą, jaką zobaczyli, była brunatna koszula susząca się za chatą babuszki. SS-owska koszula, stwierdził legionista. Rzeczywiście niezbyt szczęśliwe wydarzenie. Komisarz zerwał koszulę i dał ją do podeptania koniowi, podczas gdy dwaj enkawudziści znaleźli babuszkę ukrytą w wielkim piecu, gdzie w 1917 roku już ukrywała żołnierzy trockistowskich. Najpierw powiesili mego syna, mówiąc, że powinien był dołączyć do Petra, syna sąsiadów który teraz jest komisarzem na północy blisko oceanu lodowatego. Babuszkę powiesili następnie za kołchozową owczarnią. Zabrali też innych ludzi, którzy mieli pocerowane lub połatane niemieckie skarpetki albo mundury. Trzem starcom, którzy rąbali drewno dla kuchni polowej, poderżnięto gardła i zabronili nam pochować zwłoki, które nadal leżą tam pod śniegiem. To dobrze, że wróciliście, giermancy. Nie trzeba rozstrzeliwać komisarzy, ale przyprowadzić ich do nas, my się nimi zajmiemy. Podczas gdy Porta i Mały zabierali ze sobą dwie dziewczyny, nie wyglądające na wystraszone, ja zasnąłem przy stole. Stara kobieta pogłaskała mnie po czole, jej syn był w moim wieku, gdy go powieszono. Gdybyż wojna mogła się skończyć w tym momencie, nie musieć już zabijać. Zostałbym tu na zawsze. A wieczorem zasypiał z szorstką ręką starej kobiety na czole. Nazajutrz rano w godzinie wymarszu biedna kobieta dała mi uciec barani. Niech Bóg cię strzeże, mój chłopcze. Wszyscy wieśniacy odprowadzili naszą kolumnę przez kawałek drogi, machając nam na pożegnanie, ale nikt nie odważył się przekroczyć rzeki. Na zachodnim brzegu istniało tylko samo zło. Komisarze noszący nagany na końcu rzemienia. — Przeżyłem to samo w Indochinach — powiedział legionista. — Mówi się do widzenia wrogom i daje się zabić przez przyjaciół. Oby Allah chronił tych ludzi, jeśli rosyjscy komisarze dowiedzą się, że tędy przeszliśmy. I odwrót trwa dalej. W lesie bijemy się z kozakami, zagubionymi jak my w śnieżnej burzy. Wszystko rozgrywa się w ledwie kilka minut, kozacy zostają zlikwidowani, a ich konie rżąc galopują po stepie z pustymi siodłami i powiewającymi strzemionami. Czyr, nareszcie czyr, czyr, gdzie są nasze linie? Nieopisane rozczarowanie. Byliśmy tak pewni, że znajdziemy tu naszych, ale nic, zupełnie nic, tylko wyjąca burza od Kazachstanu. Więcej już nie możemy. Nawet najbardziej uparci są u kresu sił. Nawet generał Augsberg, który pada zakrywając twarz rękami Boże szepcze, dopomóż nam przez litość dopomóż nam zapomina, że w SS zakazana jest wiara w Boga żadnych strzałów armatnich, najmniejszego głosu artylerii, nie słychać żadnego dźwięku zdradzającego istnienie frontu, a przecież słychać go nawet na sto kilometrów. Ogromna Rosja, ogrom kraju zdolnego unicestwić całą armię. Firer, mówi zaniepokojony oberleutnant saperów nie może pan ustąpić nie może pan nas porzucić spierdalaj wyje generał Augsberg spierdalaj dalej już nie mogę Firer, zaufaliśmy panu obiecał pan wyprowadzić nas stąd znikajcie krzyczy generał do oficera świadka jego słabości wstaje z kamienną twarzą poprawia monokl i przygląda się oberleutnantowi zawiniętemu w niebieski Szal zrobiony na drutach przez jego matkę i przysłany do Stalingradu ostatnią pocztą. Kolumna naprzód marsz. Komenderuje przez zaciśnięte zęby. Przekroczyliśmy czyr. Następny ciek wodny to kalitwa, mówi stary. Ale przecież niemożliwe, by nasi byli za nią. Za kalitwą jest ajdar. Odparł bez tchu legionista. Następny będzie Oską, a stamtąd jest nie więcej niż dwieście kilometrów, by dotrzeć do dońca. A kto mówi, że front jest nad dońcem? Zapytałem. Żaden z nas nie ma tyle siły, by dotrzeć do dniepru, a zapominacie o wielkiej liczbie małych rzeczek, znajdujących się między wielkimi. Ja już dalej nie mogę. Obok mnie wlecze się jakiś Feldwebel. To ostatni, który przeżył że szczęśliwej dywizji jednej z najsłynniejszych jednostek armii niemieckiej. Kapelan dywizji na krótko przed bitwą o Czerwony Październik powiedział, że nic nie dzieje się bez woli Boga. Czemu Bóg pozwoliłby szczęśliwa dywizja została unicestwiona rosyjskimi miotaczami ognia w Stalingradzie? Większość jej efektywów pochodziła z misji w północnych Niemczech, a wszystkie obrzędy religijne były skrupulatnie odprawiane. Za nami truchta oficer-płatnik wiedeńskiej dywizji Grossdeutschland. Bez przerwy opowiada o ulepszeniach, jakie wprowadzi w swym hotelu w dniu, gdy wróci do Wiednia. Niegdyś nie myślał nawet, by rozmawiać z niższym od niego stopniem. Teraz dyskutuje o przyszłości z portą, który tłumaczy mu, by zainstalować tam bar z potajemnym burdelem. — Tylko z tego jest kasa — oświadczył z przekonaniem porta. Noc spędziliśmy w opuszczonej wsi, której chaty były już tylko wypalonymi ruinami. W pewnej stajni leżał martwy, zamrożony koń, ale jego mięso rozmrożone staraniem porty i sprzedawane jako wołowina natychmiast znalazło amatorów. Pewien feldwebel twierdził nawet, że to najlepsze mięso, jakie kiedykolwiek jadł. Czy można jeść ludzi? Zapytał Gregor spoglądając z ukosa na grubego podoficera przechodzącego z roztargnioną miną. Żre się wszystko, powiedział Porta. W obozie jeńców rosyjskich koło Paderborn sprzedawano ludzkie wątroby. Oczywiście najsurowiej zakazane, ale wszyscy o tym wiedzieli i nic nie mówili. Zawsze najważniejsze jest jedno – przeżyć. Rano znów wyruszyliśmy, ale ten PZK 4 już nie życzył sobie. Silnik zamarzł, a ponieważ nie mieliśmy czym go naprawić, zmuszeni byliśmy porzucić go we wsi. Burza była coraz silniejsza. Gdzie jest front? Wszyscy wytężają słuch, by usłyszeć jakiś hałas dochodzący z frontu. Porta twierdzi, że frontu nie ma już w Rosji, jest na Renie, bo Ren często decydował o losie Niemiec i to tam, twierdził Adolf, stawi swój ostatni opór. Odwrót trwa, ale kolumna składa się już tylko z trzystu ludzi. Prawie pięciuset zostawiliśmy na stepie, odmrożone kończyny, dysenteria, tyfus i wyczerpanie zabiły większość z nich. Nawet jeśli trzeba się obawiać oddziałów pościkowych NKWD, jednak zapalamy ognisko. To z pewnością niebezpieczne, ale niszczy nas obrzydliwe rosyjskie zimno. Porta zapala narkotycznego papierosa i obchodzi z nim naszą grupę ale papieros nie jest nawet wypalony do końca gdy rozlega się rozkaz naprzód marsz jeden z feldwebli nie wstaje chodź więc mówię jeśli zostaniesz tutaj to śmierć I ja już nie mogę jęczy przyciskając ręce do brzucha to stary człowiek jeden z ostatnich zmobilizowanych więc nazywano go przesyłką pocztową brał już udział w pierwszej wojnie światowej Popatrzyłem na niego leżącą z szarą kubkę człowieka, który jeszcze parę tygodni temu był nader aroganckim funkcjonariuszem. Jazda, powiedział Gregor, chyba nie chcesz zostać tu porzucony. Jesteśmy prawie u końca drogi, czy nie słyszysz armat? Armat zapytał z wysiłkiem. Błagam cię, nie oszukuj mnie. Nie słyszę armat. No to zdychaj. Oświadczył obojętnie Gregor. Pochyliłem się nad starym. No więc chodź. Już nie mogę, odpowiedział pochlipując. Ty jesteś młody, pospiesz się dołączyć do tamtych. Jestem stary i bardzo zmęczony. Daj mi umrzeć. Co tu robicie? Zapytał przechodzący Oberleutnant. Dołączcie do kolumny. W milczeniu wskazuje szary kłębek w śniegu. Oficer wzrusza ramionami. Dysenteria zostawcie go, on nie zdoła maszerować nawet przez jedną godzinę. Czemu diabła nie został w Stalingradzie? Wyciągam jego rewolwer, przez chwilę patrzę na nieszczęśnika, a potem wkładam broń do kabury i zabieram się do odejścia wielkimi krokami. Kolego, mówi umierający i podaje mi kawałek papieru, jeśli zdołasz uciec, wyślij to do mojej żony i opowiedz jej, jak nas zdradzono w Stalingradzie. Obiecuję, ściskam jego dłoń. Powiem wszystkim, nie tylko twojej żonie, że ci przeklęci wysłali nas na zgubę. Jesteś zmokła kuro? To głos Hajdego, który słyszę za plecami. Szukamy cię, co tu robisz. Nie wiesz, on umiera. No i co, są inni? Wciska mi w rękę LKM, a twarz ma twardą, jak kamień. Bierz twoją polewaczkę, jesteś żołnierzem, nie księdzem. Maszerujemy całą noc, na i jeszcze następnego dnia. Schodzimy ze stromych brzegów rzek, wleczemy się po stepie, przedzieramy się przez lasy. Rosja, ogromna i bezlitosna Rosja. Za nami czyhają nkwd ludzie w czapkach z malinowymi otokami, mali Sybiracy, którzy umieją polować na człowieka całymi tygodniami. Piechur z ckm nagle pada bezwładnie tak szybko, że potykam się o jego ciało. Nie ma żadnej wątpliwości. Czerwona twarz, zgorączkowany, szyja usiana czerwonymi punktami. Tyfus. Potrząsam nim, lecz jest nieprzytomny. Wobec tego wyciągam jego zero 08 z drewnianej kabury i kładę koło niego. Niewiele uszliśmy, gdy dał się słyszeć wystrzał biwakujemy w lesie gdzie zakopaliśmy się w śniegu większość z nas natychmiast zasypia ale nasza grupa zbiera się wokół ogniska porta piecze koninę ma też torbę soli gregor kilka cebul ja ziemniaki i stary trochę mleka w proszku królewski posiłek kilka papierosów pociętych na kawałki i morale sięga szczytu tak niewiele potrzeba do szczęścia ogień grzeje nam podeszwy i skłania portę do zdjęcia butów jego wielki palec u nogi jest siny Spieszymy, by z wysiłkiem zdjąć i nasze buty, gdyż nic nie jest zdradliwsze od odmrożonej kończyny i rozcieramy stopy śniegiem, choć to wywołuje okropny ból. Wezwany na pomoc lekarz zarządza ogólny przegląd stóp, a doszedłszy do generała Augsberga, stwierdza, że jego lewa stopa śnieje. Końska kuracja powoduje, że generał klnie z bólu, ale przecież bóle są dobrym znakiem. Natomiast gdy żołnierz z posiniałą dolną częścią nogi twierdzi, że nie czuje bólu, wówczas jego noga zaczyna nieprzyjemnie śmierdzieć. Będę musiał ją amputować, jeśli mam mu uratować życie, szepcze lekarz do Augsberga. Ale jak przetransportować jednonogiego? nogiego? Generał odwraca się z ponurą miną i odchodzi bez